I teraz idziemy? To poczekaj, ja tylko odbiorę nagrody, okej? Okay? No to musisz teraz koniecznie? Za 10 minut. Ale to naprawdę trzeba koniecznie teraz? No chcę. Chciałbym trafić któregoś z tych chłopaków. Dobra, chcesz otworzyć? Ale nie paczki, tylko piki. Gwarantowani zawodnicy z, powinien być jakiś a, tam... A widzicie? Powinien być jakby co ta legenda się zmieniła. A, no właśnie, bo Marcel ma założone ubranie. Już nie, jest w piżamie. Dobra, ja zamykam oczy, otwieraj pierwsze. To wybór piłkarza A. No, i powiedz mi, ja mam zamknięte oczy. Czy coś jest dobrego, czy nie bardzo? Powiem tak, jest 92. Największy? To słabo. A Mount. Okej, okay, przyda mi się do składu. Dobra, i drugie. Jakie jest największa? 96. Nie żartuj. Kane. Hurricane. Kane, no. A, Hurricane. Ach, liczyłem, że będzie coś więcej. No ale dobre może i to. Ach, chciałem coś więcej. A 96. No wiem. Dobrze, wybierz Harry'ego Kane'a. Są tylko cztery karty 96. I ja dostałem najgorszą, zagrałem nim. Fatalnie się nim gra. Fatalnie. Dużo lepiej. Oho, ten to byłoby. Kilka osób się mnie pytało o twoje spodnie. Gdzie je kupiłeś? W Reserved. Reserved? Tak. Okej. Okay. Jadę do sklepu, Miłosz idzie do... Nie, Miłosz idzie do sklepu. Ja idę do pracy. A powiedz mi, w szkole już rozmawiacie coś na temat powrotu do szkoły? Nie. Nie ma jeszcze nic o powrocie. Kiedy wracacie? Znaczy, no wiemy, ale nie gadają. Ale kiedy wracacie? 15 czy później? Aha, regulamin czytasz? Postawili regulamin, tak? Chyba ich powaliło. Oni z tego zrobili jakiś plac zabaw dla dzieci. Ale na każdym takim tym musi być regulamin. To już nie jest taki plac jak kiedyś. W wszystkich takich obiektach są po prostu regulaminy, bo to jest kwestia prawna. Tak samo jest na skateparku. No i to samo jest na skateparku. Mogą dzieci na przykład 5-letnie wchodzić bez kasku? Bo to jest regulamin, bo to... No i co? To, piszesz, ale... że nie mogą, a i tak chodzą. Jest napisane. Nieważne, czy jest napisane i nie wchodzą, no to tak zawsze będzie, ale chodzi o to, że ktoś, kto postawił ten skatepark, zarządza nim, musi rozumiesz, to są po prostu są przepisy prawne i musi być coś takiego. Ma się tłumaczy Miłoszowi, że jak wtedy co ci wyjechał ten chłopak, tak był bez kasku, nie wiem ile on miał lat, raczej nie miał 12 lat. To wiesz, to są rzeczy, które cię chronią, ciebie, bo ty byś spowodował, ale on nie miał kasku. To tak samo jak w moim sklepie, też mam regulamin, bo muszę go mieć. Przykładowo mam, że reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Albo że każdemu kupującemu przysługuje również zwrot. Więc to wszystko musi być zawarte jakby w regulaminie, bo to jest wymagane prawem. Nie. Skończyłeś już lekcję? Tak, i dlatego możemy jakby odpuścić mam wodę. I chcesz do sklepu? No. Najpierw muszę obiad zrobić. I dzisiaj robię chińszczyznę, czy w zasadzie warzywa z makaronem chińskim. O, może to tak lepiej zacznij. Wszystko kroiłem samodzielnie. Od 15 nie trzeba będzie nosić maseczek. Czy idziemy do szkoły, nie będziemy musieli nosić maseczek. A nie, jak będzie... A no tak, to nie będziecie musieli nosić maseczek. Kolega kupił rower używany za trójkę. Mówisz trójkę, tak? Tak. A nowe ile kosztują? Od 5 do 6 tysięcy. I czytałem o tym, że bardzo podrożały rowery i kampery. Kampery używane są w takiej samej cenie... Nie, używany, kupiony 3 lata temu jest w takiej samej cenie co obecnie. A maseczki tylko od 15 już nie trzeba będzie nosić. O, to jest plus. Zel ma pomysł na swój film. A co? Chcę nagrywać. Już zwoiłeś kamerę. A co ty kupiłeś sobie? Jeszcze nie kupiłem. Jeszcze nie, na farby, tak? Jakieś, a to jest plastikowe? No to jest paletka. Kiedyś mieliśmy, ale zaginęła w akcji. Na farby? Mhm. W takim sensie, bo moja metoda była, jak zacząłem malować, to była papier, prawda? I tamten, złączyłem kolory. A teraz mogę... Na tym. Ale po co tobie takie płótno? To jest płótno. Duże? Jakie fajne, no ale to kosztuje. Co? Nie wiem, bo chcesz rysować, tak? Malować, no. No nie, jak pomysł. Chcesz, no to weź. Dobra. Już widzę ten uśmiech pod maseczką. I już możemy inaczej zaczynać film. Tutaj z Marcelem oglądamy farby. No i na przykład są tak, farby akrylowe. A tutaj... Gdzie to? A tutaj pierwszy raz o nich czytałem tempera. Czyli to jest rodzaj farby, która... Co? Do płótna. Ona jest do płótna? Nie wiem. A co to tutaj takie? Nie wiem. Żeby postawić?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobacz, tutaj są te podstawowe kolory. Wiem. Tylko to są akrylowe. Biały jest najważniejszy. Magenta. Powiedzmy niby magenta. To jest ważne. A nie, cyjan to niby ten. Nie, biały to nie. Jak to też? Biały nie jest ważny? Biały? No, na przykład żeby rozjaśnić niebieski. Nie jest ważny. No nie wiem. Biały się zajeszcza do podstawowych. Biały jest ważny. Ale co, że taki mamy zestaw? Mhm. Ale akrylowy? Tak. Farb akrylowych mamy tak. Coś takiego? Mhm. Na pewno? Takiego go tempera nie mamy. Tak jak akrylowe mamy. W zestawie. A teraz czytam. Tempery czy akryle lepsze dla początkujących? No tak naprawdę Marcel przyszedł po tort. Tak? Znaczy niby wyszliśmy po tort, czy tak naprawdę przyszedłeś po to? Ty to. Marcel chce nagrać odcinek na setny vlog. Z tortem. Ale gdzie to będziesz robił? Jak to gdzie? W domu? No. Czy na dworze? Jutro. Marcel znalazł te farby, faktycznie. Wiesz, gdzie je kupiłem? W Lidlu. No, ja się namęczyłem, żeby ją włożyć. A co ciężko? Proszę, proszę bardzo. W Lidlu, bo pamiętam, że ta marka była w Lidlu. Ja je kupiłem chyba z 4 lata temu. Przegląda jakieś ubrania, bo kogoś tam chce wydać. No i jest moja kurtka i pyta się mnie, czy ja będę w tej kurtce chodził. Pytanie brzmi takie. Tak, ale czy się zmieszczę? O, ja bardzo lubię tą kurtkę. Taką kolorową. A ta jest moja, kiedyś była najbardziej ulubiona kurtka. Nie wiem, idź do Miłosza, bo to jest fajna akurat z Zary. Nie nagrywam cię jak coś. A ta kurtka? Nie, ona mi się nie podoba. Tak? Że nie? Nie, kiedyś ją chciałem, ale to rok temu. No ale to może, to jest Zara. Zauważyłem, że Miłosz nie chciał, żebym go dzisiaj nagrywał. I na skateparku się go to spytałem i powiedział, że po prostu go dzisiaj, bo nie wiem czy to dzisiaj, czy ogólnie, go to drażni. I nie jest to łatwe. Czyli nie jest to łatwy temat i dla mnie, i na przykład dla nagrywających, bo jednak rodzina, która uczestniczy w tych nagraniach, no to jak ta kurtka? Nie, nie podoba mi się. Nie podoba ci ta kurtka? Nie. To jednak nie jest to łatwe. I ja mówię o tym szczerze, jak jest. I nie mogę unikać tego, ale nagrywanie codziennie daily vlogów może to wkurzać. Zaraz powiedziałam, że po Miłoszu to jest kurtka. Pamiętaj, tutaj. O. Właśnie, tak żeby było. I sytuacja wygląda... Kiedyś wyglądała tak, że się zapinałem oczywiście. A teraz wygląda tak, że nawet ja się w to nie zapnę. Prawdopodobnie może... Czy nawet nie mogę się... Pierda, zapuścisz. Rozwalasz. O! Ja... O! Czekaj, puściłem brzuch. Ojejo. A się spociłem, nie wiem czy to będzie widać, aż się spociłem. Teraz przez najbliższe dni internet pewnie będzie żył aferą Natsu. U mnie w pracy jest taka tapeta, ale proszę mnie nie wiązać z nią. Także oczywiście ja się śmieję, ale w pracy mam faktycznie taką samą tapetę. O co chodzi? A że Natsu wcześniej kiedyś na seks kamerkach. A no rzeczywiście, tą samą masz tapetę. Tylko krzesła nie masz. Nie ma tego krzesła. I tych coś. O, chyba. Mnie nie przeszkadza, że coś takiego robiła, bo była pełnoletnia, mogła sobie robić, tylko zawsze mnie zastanawia coś takiego. Jak ludzie, czy ludzie nie myślą o tym, co może być za kilka lat, jak te zdjęcia na przykład wypłyną? To mnie zastanawia. Nie jest naprawdę trudno to zrozumieć, wiedząc, że zawsze ktoś może nagrać coś takiego i później właśnie wypuścić. I jeszcze jedna taka rzecz, o której pewnie usłyszycie wkrótce, bo przypuszczam, że wielu twórcom spadną zarobki. W Stanach Zjednoczonych weszło prawo, które pozwala na YouTube'owi na obcięcie zarobków do 35%, jeżeli nie złożą takiego formularza. Przypuszczam, że wielu z nich nie złoży, bo nie ma firm, albo ma, ale nie ma europejskiego NIP-u i tak dalej. Ja to złożyłem, także mam to za sobą do końca maja. YouTuberzy muszą takie pisma składać. Uszanuję to, że mi już nie chce i dzisiaj go nie będę nagrywać. Może jutro też go nie będę nagrywać. Może w przyszłości też nie. Myślę, że to potrwa tylko jakiś czas. Wytłumaczyłem mu, że to nie jest łatwe. Ale mam wybór. To jest moja jakby praca. Czyli coś za coś. Jestem z nimi. Jednocześnie ich niestety nagrywając. Ale właśnie przez to mogę być z nimi. Niestety. Coś za coś. Nie ma nic idealnego. Dzięki za oglądanie. Cześć.